dlaczego dziś pojawił się Pan na kolejnym Marszu Niepodległości? No przecież to jest obowiązek świętować razem. Ja nie tylko na marszu pojawiłem się, ale też przy grobie nieznanego żołnierza w Warszawie na tych uroczystościach ze sztandarem naszym KPN Niezłomni. Bo to jest jak co roku normalny rozkład jazdy naszej. Marsz Niepodległości idzie już 10. raz. Czy już wymaszerowaliśmy sobie tę idealną Polskę? Czy przed nami jeszcze długie, długie maszerowanie? Oj, chyba bardzo długie maszerowanie, bo nadal jest wiele dziedzin bardzo zaniedbanych. Dziedzin, gdzie ta komuna tkwi bardzo mocno. Przykład, sądownictwo, policja, niezrealizowane plany obiecane. Nie ma nadal na mundurach policji interweniujących kamer, a powinny być. Nadal oskarżenia nas się toczą bardzo dużo, wyssanych z palca. Policjant widział, policjant słyszał, policjant potwierdził. Jesteśmy winni, bo nasi świadkowie nie są nigdy wiarygodni dla tych komunistycznych sądów. Czy myśli Pan, że ci ludzie, którzy uczestniczą w marszu, poza nim przez całą resztę roku, również żyją tymi ideałami, o których tutaj jest mowa? Właśnie rozmawiałem z inną ze stacji i powiedziałem, że mnie bardzo cieszy, bo jeżeli teraz widzimy, bo jeszcze 2-3 lata temu to byliśmy starsi. Może nie w przewadze, ale w dużej części. A dzisiaj osób w moim wieku, kombatantów czy innych, to trzeba wyławiać. Bo jednak duża, większa jeszcze młodzieży i bardzo bym właśnie chciał, że nie 11 odwaliliśmy, odfajkowaliśmy uroczystość, później będzie inna uroczystość jakaś i na tym się kończy. No ta praca powinna być przez cały rok. Może tak będzie kiedyś. Czy Marsz Niepodległości wykorzystał swój potencjał? Na pewno nie wykorzystał, ale Marsz Niepodległości obnażył poprzednie ekipy, gdzie podobno maszerowali faszyści, którzy była zadyma, rozruba, bójki, burdy. Od 2 lat jest spokój. Nie widzę tutaj żadnego zagrożenia. Ja się czuję tak bezpiecznie, jak u siebie w domu. I to mnie bardzo cieszy. I widzimy, że jednak ten potencjał ludzki zbiera. No bo myślę, no tak patrzę, na pewno nie jest nas mniej, jak chyba w ubiegłym roku. Nie mam żadnych danych, ile nas obecnie będzie, ale marsz jest rozśpiewany, wznoszone hasła, są modlitwy. Idą wiele, wiele grup, różnych grup, które na nas popierają, którzy są nam przeciwni, ale idziemy zgodnie. Nikt nikogo nie obraża, nikt nikomu nie ubliża. Jeżeli ktoś kogoś powie, to jest słowo przepraszam. Jeżeli się coś komuś poda, dziękuję. Jest to na pewno o dużej kulturze, ta różna społeczność, bo idą i narodowcy, idą no, różne grupy społeczne, KPN na przykład Niezłomni, jest nasza niewielka grupka, ale jest, są Narodowe Siły Zbrojne, idą ludzie Solidarności, idą osoby represjonowane stanu wojennego i tutaj nie ma żadnego zadrażnienia. Jest to przykład, że jednak społeczeństwo może się porozumieć. Społeczeństwo nie musi się szarpać, ubliżać sobie nawzajem. Wiele osób idzie i proszę zobaczyć. Niech kamera pokaże, jakie to jest przyjemne, jakie jest to piękne. Matki z małymi dziećmi, dzieci na rękach rodziców. No i widzimy, że jednak usiłowanie tych grup jakiejś zadymy kolorowych, nie chcę ich nawet wymieniać, bo to trzeba ich reklamować, próbowali. Przeszli spokojnie. Jak byli, to ich zasłonili banerami. I można. Bez awantur, bez styku. I to mnie bardzo cieszy. Myślę, że na przyszły rok będzie coraz więcej osób. Coraz więcej. I może zaczniemy wcześniej, żeby nas noc nie wyganiała.